już kolejny wspaniały dom, który znajduję w Belgii, który jest opuszczony i całkowicie wyposażony. Moi drodzy, to dopiero początek. Zaraz wejdziemy do reszty pomieszczeń. O kurde. Wiadomo, od czego zacząć. Co tu mamy? Coś jakby salon? Chyba tak. Tu mamy wina na stole, przygotowane do spożycia. Szafa. Mosiężne klamki. Ale ładny żylandor. Piwnica, ale najpierw zobaczymy, co jest na tym piętrze. O kurde, ale klimat. Zobaczcie. Kanapa połączona z szafką. Konik na biegunach, troszeczkę już rozwalony. Skrzynia. I tutaj widzimy jakieś radyjko. Zjedzone przez kurniki. A tutaj co? Jakieś wino, marki wino chyba. Sypialnia. Również urokliwa. Piękna toaletka z marmurowym blatem. Jest tutaj bardzo dużo korespondencji, dlatego postaram się nie nagrywać tego. Przybornik młodej szwaczki. Tutaj chyba był gramofon, ale ktoś go zdemontował. Przy łóżku kolejne radio.
teraz możemy iść do piwnicy. Zobaczymy, co ona kryje. Bardzo przykry widok. Musiał to wejść i ktoś go zamknął. Idziemy na górę. Żelazko. Jesteśmy na strychu. Kolejna toaletka. Ta jest o wiele starsza. Różaniec. Kolejne żelazko, ale jakie ładne. O, warte pokazania. O kurde. To się nazywa żelazko. Staroci, stary piecyk gazowy. Kable. W zasadzie nie ma nic ciekawego. Możemy zobaczyć, co jest po drugiej stronie.
klatki dla ptaszków. Tutaj taka duża. Jakie ma dynamo. Standard. I kolejna taka maszyna. Już taką kiedyś widziałem. Piła, moja, twoja. Dobra, możemy wracać. Bo tutaj już nic chyba nie ma. Została jedynie ta szafa. Ale czy coś w niej jest? Nie, próchno. Szafa zjedzona całkowicie przez korniki. Wychodzimy. W miejscu, w którym się dzisiaj znajdujemy, mieszkała starsza kobieta. Niestety przyszedł na nią czas. Po jej śmierci już nikt nie opiekował się tym domem. Z tego, co mi wiadomo, ma syna, który wyjechał za granicę i raczej nie zamierza tutaj przyjeżdżać, więc dom będzie popadał w coraz większą ruinę, a niebawem nie będzie już nic po nim. Wszystko, co pozostało po tej kobiecie. Ja jedynie, co mogę zrobić, to uwiecznić ten film. A być może kiedyś ktoś zechce zobaczyć, jak wyglądało kiedyś to domostwo. Może trafi ten dom jeszcze w dobre ręce i ktoś go odnowi. Nie wiem. W tym miejscu będę kończył już eksplorację. Mam nadzieję, że kolejny rozpadający się dom zapadnie wam w pamięci. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia.